Minęły dokładnie 3 miesiące od śmierci Krzysztofa Krawczyka. I choć można mieć wrażenie, że ostatnie tygodnie były zdominowane informacjami, o których chyba nie chcielibyśmy wiedzieć, bo dotyczyły spraw spadkowych czy też dawnych animozji, to ja mam dla Was dobrą wiadomość. Pomnik pamięci Krzysztofa Krawczyka wciąż jest sukcesywnie budowany. I o tym w moim dzisiejszym vlogu. Dokładnie dzisiaj rozmawiałam z Andrzejem Kosmalą i potwierdził, że oboje wraz z Ewą ruszają w trasę po Polsce i będą spotykać się z fanami Krzysztofa i opowiadać im, jakim ich idol był naprawdę człowiekiem. Zacznijmy od tego, na co czekają wszyscy fani Krzysztofa Krawczyka. Już 11 sierpnia ukaże się nowe, poszerzone wydanie jego biografii, napisanej przez Andrzeja Kosmalę, wieloletniego menadżera Krzysztofa Krawczyka i przyjaciela rodziny. Biografia będzie miała tytuł Życie jak wino i w jej promowaniu weźmie udział Ewa Krawczyk, czyli wdowa po Krzysztofie. Póki co fani Krzysztofa mogą się z nim spotykać przy jego grobie w Grotnikach. Jak powiedział mi Andrzej Kosmala, z tych Grotnik robi się takie nasze polskie Memphis, czyli tam, gdzie Amerykanie przyjeżdżają do Elvisa Presleya, Polacy przyjeżdżają do Krzysztofa Krawczyka. A ważną wiadomością jest to, że dokładnie w dniu urodzin Krzysztofa, 8 września tego roku, zostanie odsłonięty nagrobek. Wzór tego nagrobka zostanie wybrany w najbliższych dniach, a wzięło udział kilku artystów w projektowaniu tego nagrobka, to znaczy każdy z nich zaprezentował swój projekt i najbliższa rodzina oraz przyjaciele wybiorą najlepszy. Miasto Opole zaproponowało bardzo ciekawą inicjatywę. W zeszłym roku podczas festiwalu została zainaugurowana trasa wycieczkowa muzycznych murali. I jako pierwsza taki mural odsłoniła Natalia Kukulska, a przedstawiał on Annę Jantar. W tym roku muralem, który zostanie uroczyście odsłonięty, będzie właśnie przedstawiający Krzysztofa Krawczyka. Ale oczywiście Krzysztof najbardziej kojarzy się wszystkim z muzyką. I to Opole było takim miejscem, do którego zawsze uwielbiał wracać. Kilka lat temu wręczałam mu na scenie Amfiteatru Opolskiego nagrodę za całokształt twórczości. I tę twórczość w tym roku, 5 września, zaprezentują młodzi artyści, m.in. Igor Herbut z zespołu Lemon. Będzie to 90-minutowy koncert poświęcony jego pamięci. Ten rok ewidentnie jest pod patronatem Krzysztofa, ponieważ jeszcze w sierpniu zostanie mu wręczona pośmiertnie nagroda Złoty Fryderyk. Nagroda godna takiego artysty jak on. A Bank Polski wyda specjalną monetę z wizerunkiem Krzysztofa Krawczyka. Z kolei Poczta Polska przygotowuje znaczek. I na koniec coś, na co czeka na pewno wielu fanów Krzysztofa Krawczyka. Już jest potwierdzone, że na pewno powstanie film oraz serial o jego życiu. Ale wielu szczegółów Wam nie zdradzę. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Trwają cały czas negocjacje biznesowe, kto w ogóle ma ten serial wyprodukować. Jak wiem z bardzo dobrego źródła, starają się o to wszystkie największe stacje w Polsce. Film i serial bardzo będą się różnić. Film ma mieć jedną oś tematyczną, z kolei serial ma być takim wręcz kalendaryjnym przedstawieniem życiorysu Krzysztofa Krawczyka od dzieciństwa. I grać go będzie w związku z tym aż 5 aktorów, od najmłodszego do najstarszego. Ciekawa jestem, na którą z tych rzeczy Wy najbardziej czekacie. Czy ten serial Was intryguje, a może koncert w Opolu, który przypomni jego piosenki? I tak a propos, którą z piosenek najchętniej słuchacie, najchętniej wspominacie? Napiszcie proszę w komentarzach. Pamiętajcie również, żeby zasubskrybować mój kanał i oznaczcie sobie dzwoneczek. Wtedy będą się Wam przypominać moje kolejne filmy. Do zobaczenia.